Cześć wszystkim! Znowu Poem 7. Yeah. Dalszy ciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Machia. Dobra, w ostatnim odcinku przybyliśmy z powrotem do Krzepy. Dowiedzieliśmy się, że Krzepie zagraża banda cepów. Nie, armia cepów. I w związku z tym będziemy szukać dziewczynki, która się zgubiła. Okej, okay, kontynuujemy. Dobra, zobaczymy, czy tu w Griffie coś się zmieni. Griffie. Please, someone has to do something. Piss off, Kern. I got enough problems. Co robicie? O czym? Mieszkam tutaj od lat. Razem pracujemy i pijemy, a teraz zaś nikt nad palcem nie kiwnie. Wybacz, nie mam nastroju na rozmowę. Ktoś inny niewątpliwie wypije twoje zdrowie. Może zdołam jakoś pomóc? Kern patrzy na ciebie z zaskoczeniem. Rozgląda się po karczmie, następnie podchodzi bliżej i mówi cichym, naglącym tonem. Zrobiłem coś potwornego i nie wiem, czy mogę to naprawić. Chodzi o mojego sąsiada, Hardiego. Nigdy się nie dogadywaliśmy, a teraz ta właśnie utrata połowy mojej ziemi. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Zabij go, odbierz swoją ziemię, problem z głowy. Co? Nie, w tym problem. Tamtej nocy dużo wypiłem, zacząłem gadać z nieznajomymi, wspomniałem mu o kłopotach z Hadim. Zaproponował, że się tym dla mnie zajmie. Myślałem, że zamierza nastraszyć Hadiego albo przegonić jego kozy. Nie wiedziałem, że to posępny piechur, szaleniec. Byłem pijany, sądziłem, że Kevstin zamierza pomówić z nim w moim imieniu. Może nastraszyć Hadiego, a nie go zamordować. Poszczęściło ci się. Próbowałem go powstrzymać, kiedy zdałem sobie z tego sprawę. Roześmiał się i powiedział, że nic z tego, proszę, musisz mu pomóc. Nikt tu nie chce się nim zająć, nawet w zamian za zaoferowanie przeze mnie wynagrodzenie. Powiadają, że należy do życzliwych wędrowców. Prowadzicie innych bezpieczne miejsca, prawda? Czym jest posępny piechur? Pewnie wasze zakony nie rozmawiają ze sobą. Posępni piechurzy, o ile dobrze rozumiem, to... Ich zakon uważa, że brutalność jest najszybszą drogą do zażegnania konfliktu. Nie negocjują i nie okazują litości. Jeśli otrzymają rozkaz, by oczyścić jakieś miejsce, to nie ustępują, póki tego nie zrobią. I nigdy nie zmieniają zdania. Czasami wystarcza się tylko zjawią. Płaci im się za to, by stali groźnie wyglądali. Ja nie rozumiem, dlaczego Kevstin tak postępuje. Czy Kevstin nie powiedział ci, że jest posępnym piechurem? Nie od razu, a wtedy już było za późno. Wypiłem sporo, ale chyba bym to zapamiętał. Dla Paladyna to jak zawarcie pomniejszego kontraktu. Nawet nie wiedziałem, że był jakiś kontrakt, jak tak można. Gdzie jest teraz Kevstin? Pewnie wyruszył do Hadiego, pokręcił się tutaj przez parę dni po naszej rozmowie, chyba żeby się poprzechwalać. Albo może na kogoś czekał, ale już sobie poszedł. Dobra. Co mam zrobić? Powstrzymaj tego maniaka i uratuj Hadiego. Mam kilka pytań. Nie, to już... Upewnię się, że Hadi i jego rodzina są bezpieczni. Dziękuję, masz dobre serce. Hadi mieszka na wschód stąd, w Białej Kotlinie. Pośpiesz się, proszę. Dobra, może więc pójdziemy tam zanim udamy się do Jeleniobrzeża. Udamy przynajmniej, że ten quest nie zaczeka na nas, na naszą interwencję. Myślałem, że zamówiłam piwo. Chyba przez pomyłkę dostałam pomyję. A może celowo? Nigdy tego nie wiadomo. Co cię sprowadza do Krzepy? Prezentuję grupę inwestorów z Zatoki Buntu, którzy dążą do zawarcia umowy handlowej z Krzepą. Zanim jednak się na nią zdecydują, prosili o cenę włości, by upewnić się, że jej rzekomy rozwój jest faktem. I tu właśnie zaczyna się moja rola. Bierze długi łek z kubka. Jak oceniasz wioskę? Sporo pieniędzy wędruje tu z rąk do rąk, ale nie wiem jeszcze, czy to tymczasowy trend, czy też coś, o co potrwa dłużej. Okej. Okay. Ktoś ma lekkie obrażenia. O, hej, Frick, może ty coś wiesz o myli. Naprawdę dało ci się odnieść, Makes for a brighter future than we had yesterday, for sure. Okay, 186 piw za darmo, fajnie.
Nie tego szukaliśmy. Clara. Thanks again. I'll be gone just as soon as the weather clears. I dalej tu siedzi. Katie. Heard the big news. There really isn't anything you can't do, is there? No tak. This will do so much for Stalwart. You can see it in everyone's faces. Tak, spoko. Dobra, przejdźmy się jeszcze może po zapleczu. A potem zejdziemy na dół. A jak nie, to myślę, że trzeba będzie jej ojca wygadać. Ojca mieli, może on będzie coś wiedział. Wy coś wiecie? Nie, oni tylko grają sobie. Dobra, niech sobie grają dalej. Dobra, przejdźmy się jeszcze po kilku domach i upewnijmy się, że czegoś jeszcze nie ten... nie pominęliśmy. Okazuje się, że nowy Hammer to wygwizdował. Poza tym po jakimś czasie krzepa przestaje wydawać się taka zła. Nadal grywasz? Tak, nie chcę z nimi grać. Nie wróciłeś. Bla, 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 bla. Dobra. To ona tak śpiewa? Nigdy o tym sobie nie pomyślałem. Okej, dobra, nieważne. Idziemy dalej. Ciekawe, jak to nie było ładna piosenka. Dobra, przejdźmy się jeszcze po tych dwóch chatach. Może zajrzymy jeszcze do rybaczówki. A jeszcze tu jest trzecia chata. Pogadamy ze wszystkimi, zobaczymy, czy coś nowego się nie pojawiło. Może znajdziemy też coś o Mili. Rengilda? Chcesz by sprawdzić, jak się ma twoje dzieło, czy po prostu chcesz mi życzyć udanej emerytury? Dlaczego przeszłaś na emeryturę? Polityki wiejski właśnie już mi w życiu wystarczy, więc kiedy Tasford powiedział, że ma już dosyć pracy w kopalni, spytałem się, czy jest gotów, by naprawdę ubrudzić sobie ręce. Prawie mi go żal. Okej. Spoko. To na razie. Teraz idziemy do Tajny. Haven't felt this fresh in decades. To jest ta stara babka. Dobra, nic w niej nie ma ciekawego, idziemy. He's clutching at that staff makes me think Mogren burned off the other one. That what happened?
We are not all so afraid of the fire. Some of us see the beauty of its work. Nie zagaduj w ten sposób do niezłomnego. To nigdy się nie kończy dobrze. Ja, dobra, idziemy do rybaczówki. Tutaj zmieniło? Nie. Dalej bida. Dobra, na to wychodzimy. So, if our watcher hadn't come along, you would have let those drunks carve you a new nose. I was softening them up. When trouble boils over, it's boots or blade, Aloth. Well, I was sure you'd consider booze an acceptable option. Mm-hmm. Kopalnie krzepy. W sumie chyba nigdy nie wchodziliśmy do kopalni krzepy. A może? Zajrzymy tam w takim każdym razie. Nie pamiętam co tam było. Coś nowego u ciebie? Welcome. Nie. Dobra, to idziemy. Dobra, zajrzyjmy do tej kopalni krzepy, bo nie pamiętam, żeby tutaj cokolwiek kiedyś chodził. A później udamy się do białego czegoś. Do białej kotliny. Aż tam mamy dwie rzeczy do załatwienia. Tarfos, powiedzieli, żeby zostać sołtysem. Łatwa robota, mówili. Trzeba mi było zostać w kopalni. Coś cię sprowadza z powrotem do krzepy. Zawsze jesteś tu mile widziany. Coś mówiłeś o negocjacjach? Z zatoki buntu przybyła grupa kupców, chcących podpisać umowę z krzepą. Ich przedstawicielką jest Nesta. Zatrzymuje się w spoczynku Grefa. Unikam jej, bo zupełnie nie mam doświadczenia z traktatami, kontraktami itd. Byłem górnikiem, nie dyplomatą. Może porozmawiasz z nią w moim imieniu? Jako sołtys daję ci pełne upoważnienie do negocjacji w imieniu krzepy. O kurde, to dużo. Czego uważasz, że znam się na negocjacjach lepiej niż ty? Jesteś bohaterem krzepy, który odzyskał dla nas białą kuźnię. Oczywiście, że znasz się lepiej. Tak, to ma sens. W takim razie porozmawiam z Nestą. Dobra, tak jak powiedziałem, znajdziesz się w spoczynku Grefa. Co słychać w krzepie? Odbudowaliśmy się, naprawiliśmy zachodnią palisadę, a jakiś kupiec rozstawił się tam, gdzie kiedyś był dom Kydy. Mamy też ponownie porządną świątynię Abydona. Nigdy nie mogłem zrozumieć, czego tutaj szukali Andryci. Czegokolwiek nie szukali, znaleźli coś innego. Nie wiem, czy to co znaleźli, to tego szukali. Ismay, chyba z nią już gadaliśmy. Dobra, no to chodzimy do środka. Coś się tu dzieje. No, please! You've got the wrong man! I don't remember any of this! Quiet! We'll get the truth out of you soon enough! Take him away! Co tu się dzieje? Ismay, czyli z nią jednak nie gadaliśmy. Zbliża się do ciebie kobieta o surowym spojrzeniu.
Imponująco pochmurną minę psuje nieco niezrówny zgryz. Krzyżuje ramiona. Uważaj, gdzie się zapuszczasz. Te kopalnie wciąż pełne są różnych szkodników. Nie daliśmy sobie jeszcze rady wszystkiego czyścić. Oczywiście ponoć masz doświadczenie w tych sprawach. Chyba musimy ci podziękować za otwarcie baterii. Jestem Miss May, sztygarka. Mamy tu sporo pracy, odkąd bateria stanęła otworem. Czasami wręcz za dużo. Co się tu dzieje? Tutejsze stworzenia to dostateczne utrapienie. Nie potrzeba nam jeszcze morderstw. Powiedz mi o tym morderstwie. Widziałeś pewnie, jak zabierają Gamela. Znaleźli go przy zwłokach innego górnika, Sameta. Ostatecznie straciliśmy wielu górników. Większość to po prostu zniknęła. Ciało Sameta to pierwsze, jakie znaleźliśmy. Schwytaliśmy Gamela, ale nadal nie wiemy, gdzie są pozostałe ciała. Wiesz, jeśli ktokolwiek może pomóc wyjaśnić tę sprawę, to właśnie ty. Chciałbym mieć dla rodzin górników jakieś wiadomości, nawet złe. Opowiedz mi go o Gamelu. Nie znałem go zbyt dobrze. Na pewno nie uważam go za mordercę. Może lepiej sam go przesłuchaj. Być może wyjawi ci, gdzie ukrył zwłoki. Co wiesz o ofierze Sametu? Biedny Samet, jego ciało jest w tunelu na wschodzie. Powiadają, że potrafisz się sporo dowiedzieć ze zwłok. Coś jak ci z grupy dundryckiej, tak? Dobra, zajmę się tym. Dzisiaj kilka pytań, jeśli chodzi o zaginionych górników. Powiedz mi Gamelo, Samet, coś innego. Dlaczego kopalnie są takie ważne? Popyt na rudę wzrósł, odkąd otworzyłeś baterię. Każdy chce mieć kawałek durgańskiej stali. Rzeczywiście, rzecz w tym, że bateria mocno ucierpiała przez wstrząsy. Tamtejsze sztolnie się zawaliły, więc zostały nam tylko nasze. Jak się ma kopalnia? Tena bardzo się postarała, żeby doprowadzić kopalnię do przyzwoitego stanu. Niestety ma już swoje lata. W końcu uznała, że lepiej przekazać komuś pałeczkę. Czasami nadal tu zagląda, aby upewnić się, że wszystko w porządku. Okej. Dobry, pogadajmy może najpierw z tym Gamelem. Coś mi mówi, że będzie miał coś na swoją obronę. Trudno się dziwić, że Gamel jest głównym podejrzanym. Twarz ma umazaną krwią, a ręce związane. Pod paznokciami widzisz krew i drobiny mięsa. Gamel jest zgarbiony, a na umazanej krwią twarzy widać ślady łez. Kiedy tylko cię dostrzega, kieruje ku tobie błagalne spojrzenie. Mam do ciebie kilka pytań. Gamel patrzy na ciebie szeroko otwartymi oczami. Kiedy otwiera usta, by przemówić, zauważasz plamy krwi także na ustach i zębach. Błagam. Tak jak powiedziałem, nie wiem, co się stało. Nic nie pamiętam. Niemożliwe, żebym zrobił Sametowi krzywdę. Dobra, poczekajmy, aż Gamel się uspokoi. Gamel przełyka, spuszcza głowę i milknie. Jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Jak Teryk mną potrząsa, leżał na ziemi, a Samet skulony obok nie żył. Jego twarz wietrzeje. To wszystko. Mam wielogodzinną lukę w pamięci. Kim jest Teryk? Zajmuje się robotami budowlanymi w sztolniach. W północnej był zawał, więc od jakiegoś czasu pracował nad jego oczyszczeniem. Musiał przyjść po materiały i wtedy mnie znalazł. Gdzie są pozostali górnicy? Nie wiem, nikt nie wie, co się z nimi stało. Przysięgam, nie miałem nic z tym wspólnego. Jego spojrzenie sugeruje, że mówi szczerze, albo przynajmniej wierzy w to, co mówi. Okej, dobra, no to wierzymy ci. To wszystko to jest jakiś koszmar. Co tutaj robisz? Ja jestem tylko wózkowym. Ładuję urobek, przewożę rudę. Tak po prawdzie to robię to, co każą. Ja niedawno mieszkam w krzepie, potrzebowali górników. To pomyślałem, że zacznę to nowe życie. Może zobaczę nad baterią. Dlaczego mi się to przytrafiło? Dobra. Tak myślałem. Czas na detektywa poszukiwaczów. How can I miss it? Looks like he went swimming in Samoth's blood. Blazes. Never would have pegged him for a freak. Dobra. Coś mówili o zawalonych tunelach w północy, więc się przejdźmy tam. Uwaga, Xauripy. O, Xauripy. Żywiciel. Okej, takich Xauripów jeszcze nie spotkaliśmy. Tak? Jest nicponka.
Większa zguba ziemi. Od paru łuczników. Dobra, weźmy się do roboty. Że to są jakieś zupgrade'owane ksaurypy, bo zwykłe ksaurypy już dawno przestały nam robić jakiekolwiek zagrożenie. Dobra, poczekajmy na razie, aż podejdą. Wy poczekajcie również. Ty zacznij może strzelać do łuczników na przykład. Dobra. Ty możesz nic ponki ją złapać, co? Byłoby dobrze. Dobra, ty strzelaj dalej. Czy można to przewrócić? Tak, można to przewrócić. To przewróć. Dobra, ty standardowo. Barbarzyński cios. Paraliż. Okej. Okay. Nic ponka to zrobiła. Dobra. Śniący blask. Co to robiło? Okej. Okay. Możemy to tego użyć. Na łucznikach? Okej. Okay. Niech pójdzie na łuczniku. Spróbuj do nicponki strzelać też, skoro łucznikami się za chwilę zajmiemy. Hey there. Okej. Dobra, to poszły magiczne pociski. Czy będziesz sięgał? Może nie do końca. Dobra, pośmy może kole ognia. Łuczników również. Ty. Gdzie ty leziesz? Kole ognia powiedziałem. Dobra. Dobra, sponki. Odsuń się. I uważaj, że nika zada ten swój cios. Chyba już zadałem. Dobra, ty jesteś w zwarciu? Nie, możesz się tam skończyć. Dobra, fokus na nią. Fajnie, podobno jest. Już długo nie potrwa w takim razie. Nekrotyczna lanca, wrzeszcze raczą. Okej, okay, oni się wzięli za niezłomnego. Niech się tu przyłączy do kaźni. O, nicponka wstała. Widocznie jej nie wykończyliśmy jeszcze. To zróbmy to. Okej, zyskujemy do doświadczenia. Zabijamy nowych, nieodkrytych stworzeń. Jeszcze. Lead the way. Dobra, sponsorujka. Hey there. Trzeba zbudować ziemi. Dobra. Chyba jeszcze troszkę potrzeba. Jeszcze ksaurik jeden. What? No i dobra. Zamiatane. Jakiś tutaj martwy gość jest. Nie ma nic ciekawego. Czy ksaurypy mają coś ciekawego? Nie. Tylko złom. Jak to ksaurypy? Krzep.
Typowa ościanka. Mieszkańcy krzepu używają różnego rodzaju rzeźbionych rybich ości jako pomocniczej waluty. Większość ościanek wycina się z dużych płaskich fragmentów, czaszek, cięto grzbiet. Okej, dobra, nie ciekawe. Dobra, zdaje mi się, że jednak zwiadowca może przodem się przydać. Mhm. Right here. Hey there. Może w samej kopalni nie powinni... Nie powinno być jakiś pułapek, ale... Lepiej zawsze być ubezpieczonym. Dlaczego ukryłeś kryształ? Dlaczego chcesz nas ukarać? Ktoś musi mieć kryształ. Gdzie on jest? Zagubiony. Right here. Górnik. Yeah? A czemu on gada? Nie wygląda mi to najlepiej. No daj ludziska, do roboty. Teryk, potrzeba ci czegoś? Próbujemy tu posprzątać. Co ty w ogóle tutaj robisz? Co się tutaj dzieje? Niedawno mieliśmy tu tąpnięcie i pracujemy nad usunięciem zawału. Idzie powoli, ale trzeba to zrobić. Jeden z twoich robotników zachowywał się nieco dziwnie. Zauważyłeś, co? Ma to chyba coś wspólnego z siarką. Kiedy wysyłamy ludzi do wschodniej kopalni po siarkę, zawsze zazwyczaj wracają coś dziwni. Paru z nich chodziło w kółko i gadało do siebie. Przeszło im po opuszczeniu kopalni. Czy ktoś z twojej ekipy zaginął? Nikt. Chyba mieliśmy szczęście. Gdzie znalazłeś Gamela? Znalazłem go na wschodzie, pochylonego nad ciałem Sametha. Jak on wyglądał? Myślę, że zdziczał czy coś. Schronia w kopalni zdaje się być źródłem problemów. Moim zdaniem to wina wyziewów. Więc stają się przy wydobyciu siarki i mieszają ludziom w głowach. Znałem kiedyś takiego, co się nawdychał wyziewów. Zdarł z siebie odzienie i z wrzaskiem biegał po sztolni. Widok pozostaje w pamięci, ale przynajmniej nikomu nic się nie zrobił. Uważaj na siebie, jeśli się tam wybierasz. Kalin korzysta z konstruktów przy wydobyciu, ale robią też ze strażników. Może lepiej daj jej znać, zanim tam pójdziesz. Czy zajmuje się Kalini? Dobra, nie to. Czym zajmuje się Kalini? W tej chwili szuka odpowiednich miejsc na nowe sztolnie. Poza tym głównie zajmuje się konstruktami. Ma zamiar powierzyć najbardziej ryzykowne zadanie konstruktom. Musisz ją zapytać, jak z tym idzie. Ja nie przepadam za tymi stworzeniami. No dobra, to wszystko. Okej, mamy nowy trop. Co my tu mamy? Buty stabilności. Mamy już takich masę. Zawał otworzył prześwit na zewnątrz. Na kamieniach zebrał się śnieg. Dobra, no to idziemy do wschodniej kopalni. Teraz chyba mamy jakieś przejście. Chyba te zwłoki. Widzisz, gardło Sametha zostało rozerwane. Na jego twarzy widać głębokie zadrapania. Dłonie ma poplamione na żółto. Okej. Zobaczmy, co jeszcze tutaj znajdziemy. Więcej górników. Coś mamy? Perydot. Okej. Jak nie jest przybite do ziemi, to bierzemy. Tutaj jest chyba to zejście do wschodnich kopalni. Co my tu mamy? Lodowy troll. Oraz ksauripy. Cofajmy się troszkę może. Przynajmniej, żeby ksauripy nas nie widziały. Nie mogły w nas rzucać różnymi podłymi rzeczami.
Dobra, spróbujmy złapać tego trolla. Chociaż te ksauripy chyba nam się nie uda. Sięgamy do ksauripów? Nie. Dobra. Stopmy się tutaj. Dobra, oni tutaj podejdą, fajnie, a ty na sami. Dobra, się zajmiecie trollami. Trolem. A ty zaczniesz zgarnąć te ksauripy. O, nawet możemy zgarnąć. Dobra, ładnie. Teraz właduj im tam jeszcze strzelające pociski. Czy możemy powalić tego trolla? Spróbujmy. Spróbujmy. Przez nich. Sporo się ich tutaj nazbierało, fajnie. Ładnie będą obrywać. No ładnie. Dobra, podejdź tutaj jeszcze. Czy to zada jakieś obszarówki? Nie, to po prostu strzelaj do nich. Szczęście dominuje i to ich ponoszą szyki. Dobra, niskie piętno. Zobacz na mocy blasku, to również ich parata. Właśnie, lodowy troll, my tu mamy ogniste miecze. Powinniśmy z nich korzystać więcej. Już możemy walić. Powinniśmy sobie flankować. Okej. Dobra, to powalenie było pewnie draśnięcie, bo szybko wstał. Okej, dobra, to już pada. Czy możemy poprawić mu kolejny? Dobra, zdjęty. Wstaćmy tam jeszcze jakąś obszarówkę, co? Stać nas. Dobra. Pierwsza linia podejdzie. Cios barbarzyńcy. I'm here. Okej, ładnie. Już teraz trzeba tylko ich podobijać. Dobra, co ty jeszcze miałaś? Dziki opór barbarzyński. Teraz na potyczkę możesz skoczyć tutaj. Okej, ładnie. Dobra, już tylko został trollowiec. Czegoś takiego jeszcze. Chyba był jedyny w swoim rodzaju. Dostaliśmy od niego za od razu doświadczenie. A coś tu miało ciekawego? O modlitwy przeciwko uwięzieniu. To jest całkiem spoko. Sure. No i tyle. Widać, mamy tak wykoksaną drużynę, że nad tym wyższy poziom trudności nie jest aż taki trudny. No zobaczmy, czy tutaj coś było. Tutaj są jakieś zwłoki. Notatki górnika. Chaotyczne notatki niemal nieczytelne, nakreślone na kawałku pergaminu. Tunele, pamiętać o lampie cały czas, utrzymywać rękę na prawej ścianie, uwaga na pająki. Okej. Okay. What i było to? Okej, dobra. Ale to tyle w tym odcinku. Trochę pokręciliśmy się po krzepie. Nabraliśmy więcej zadań do wykonania. Oraz weszliśmy do kopalni. No i dalej będziemy ją zwiedzać w kolejnym odcinku. Póki co to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!